Witam serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam na kolejną przygodę z Dragon Age Straż Zasłony. Zdecydowałem, że sprawdzimy, co to za misja i ją ewentualnie pykniemy. This artifact isn't working right. Maybe if I look to the crystals it's connected to. Od razu śledzimy magia starożytnych. I co, nie śledzę? Magia starożytnych. No, chciałbym to śledzić. Nacisnąłem strzałkę do góry. Gdzie ta magia? Jest tutaj. Już śledzimy, dobra. Co trzeba zrobić? Proszę mi powiedzieć, zbadaj artefakt, znajdź kryształy, żeby naładować artefakt. Są trzy gdzieś tutaj. To woda, zabójcza woda. Dobra, tędy nie wejdę. Za mną, dziewczyny. Żyćko całe? Żyćko całe, ale jest drewienku. Nie, to nie. Właśnie imperialny splot wygląda podobnie jak drewno, dlatego za każdym razem, gdy to podnoszę, to mówię, że to jest drewno. Tu mamy drewno, między innymi. No, ale dobra. Piękny ten las. Tylko dawać mi kryształy. Czaruj. Sure thing. A tu gdzie wejdę? Dobra. Ziu. Czy to jest kryształ? Nie. Co my tu mamy? Księga rytuału mówił o przybywającym półksiężycu czy ubywającym. To mi umknęło. Jego słowa przychodzą za szybko. Spędził wieczność, czekając, by podzielić się swą wiedzą i nie da się jej opanować. Tama nareszcie pękła, potop utraconej wiedzy. Ta notatka została umieszczona pod bazgraniną i instrukcjami opisującymi magiczny rytuał. Person who set this up was in contact with someone or something from the Fade. Chyba tu. I chyba... Oj. Nie, tu jest... się wróciłem. No dobra, podejście numer 2. Jazda. Bo to był ten jeden z kryształów, ona musi je naprawiać. A, tu są schody do góry. I chyba tam będę musiał się udać, bo tutaj ja wskoczyłem, ale wyżej nie przejdę chyba. Wydaje, nie ma szans. Zawracamy. Tutaj były schody. Gdzie są schody? Gdzieś tutaj po prawej stronie są. Piękne, kręte. There's something on your mind. It's just Demeter's crossing. I can't stop thinking about. O jest. To nie jest ten, ale napraw to. What if it happens again? What if it's happening all over right now? Proszę to naprawić. Something happens somewhere remote. Ona naprawiła, dobra. Take a while for word to get out. Zniszczyć. What? Zniszczyć. O. Moje. Lepka żywica. No to jazda dalej. Dawać, nie przesta. A! Grzyby. Po takich grzybach to niezła jazda. Trzeba uważać. One się odnawiają. O, jest drugi. Drugi kryształ. Tutaj kolejna notatka. Zebrane zapiski historyczne. Wciągają mnie jego opowieści o Arlathanie. Czasami zapominam, że mam pisać, kiedy mówi. Nasze legendy wyrzekają się niektórych spośród najznamienitszych elfów, skazują ich na zapomnienie. To oburzająca niesprawiedliwość. Nie będzie nazywany zapomnianym i nie powinien być. Skazano go na ten sam los. Dobra, drugi kryształ z trzech. A tutaj trzeba coś podziałać. Ona tam naprawiła to, nie? Tu. I tam się pojawił most. Ale. Tu też mamy ścieżkę. Może nie ścieżkę, ale platformy z kamienia. Z kostki brukowej. I możemy po nich skakać. Oho, tu też mogłem. To coś źle rozkminiłem chyba. Dobra, na razie tu pójdziemy. A, i tu jest nawet chyba trzeci. Napraw to! Zaraz przeczytamy. Pamiątka.
Zbadaj artefakt i napraw artefakt. Ten na dole, rozumiem. A, o, to jest dla naszej koleżanki. I zachwianie dużo mocniejsze, plus 48, obrażenia tylko 3 w dół. Wyposażyć koleżaneczkę. A tutaj są jakieś znowu zapiski dotyczące pewnie tej misji Magia Starożytnych. Wyrwana strona. Mówi do mnie przez zasłonę. Nie widzę go, nie słyszę go, nie mogę go dotknąć, ale słucham swoją duszą i moje serce odpowiada. Towarzyszy mi samotność, która jednak nigdy nie jest prawdziwą samotnością, ponieważ on jest ze mną. Wora Siwan, będziesz ze mnie taka dumna. Nie mogę się doczekać, by opowiedzieć ci o wszystkim, kiedy będzie po sprawie. Dziewczyny, o tutaj jeszcze inna rozkminka pójdzie. Jeszcze pójdziemy w inną stronę. Chyba zrobi się nowy most albo coś podobnego. Za mną! Znowu te grzyby. Prawie dostałem. To, że turbo mało zabierają mi życia. No ale dobra. Daj to. I tu możemy doprowadzić. O właśnie, tam nie byliśmy. Tylko oddalam się od tego artefaktu, który jest na dole. Na szczęście obok niego jest punkt nawigacyjny. To będę mógł się teleportować z każdego miejsca. Więc sprawdźmy to tutaj. Co tutaj jest? A, tu też jest punkt nawigacyjny, widzę. No i świetnie, odblokowane. Kolejne pamiątki. Moc opiekuna. Dawać, dawać, nie przestawać. Piękne to. To coś. Rozumiem, że tu zamknięte. Pewnie otworzymy w innym momencie gry, tak samo jak i tu, ale tutaj. Ołtarz, obróćmy go. Obrócić ołtarz. W którą stronę pójdziesz? Na wprost, czekajcie, zobaczę co tam jest. Okej. Obrócony, to jest najważniejsze. Troszeczkę żyćko do końca, żeby było pełne. No dobra, to chyba nie będę złaził tam, bo on się obrócił w tamtą stronę. No jak skoczę, to się zabije. Do wody skoczy, to się utopi. Tam byliśmy, tam był most. No to tak, teleporcik na dół. Tam się nie będę cackał. Wziął. Naprawmy ten artefakt. Nie, mamy go zbadać, nie naprawić. Ale się telepie. Ale się telepie. Badaj. Więź się. O, zadanie ukończone. I punkty umiejętności, super. Tu dostaliśmy jeszcze zakrwawiony list. Ktoś musi odprawić rytuał, zaś ktoś inny musi zostać naczyniem. Mnie przypadła ta druga rola. Nie potrafię używać magii. Po prostu nie ma innego wyboru. Jeśli rytuał się uda, zmienię się, ale wiedz, że moja miłość do ciebie jest wieczna. Robię to dla nas, dla naszej przyszłości, dla naszego potomstwa. Na zawsze twój, Vear. O, tam... On jest chyba naczyniem, naprawdę. Tam lata. Na zawsze jej. Tutaj, patrzcie, to jest nieodkryte u góry. Aha, tutaj mieliśmy drzwi, które są zamknięte. Dobra, to chyba trzeba odpuścić i wrócić tutaj w innym momencie gry. A tymczasem... Trzeba stąd spadać. Tylko zobaczmy, co my mamy jeszcze do zrobienia. Przyjaciele w ukryciu to jest misja główna. Tutaj na rozdrożach na razie tego nie robimy. I to jest wszystko, co mamy dostępne. To jeszcze w dokach. A to jest w dokach? Porozmawiaj z Nev. Aha, ale to ja muszę porozmawiać z nią w latarni. To myślę, że do doków skoczymy sobie. Ten obszar odblokowuje się na późniejszym etapie podróży drużyny. Aha, to możliwe, że nawet teraz tego nie zrobię. No to nie, to lecimy z misją główną. Przyjaciele w ukryciu. Musimy skoczyć do latarni. Tak się składa, że tu jest latarnia. I tam są tylko dwie skrzynki. Na razie jest napisane, że 0%. Jak gdzieś nie znalazłem skrzynek w latarni? W latarni skrzynek nie znalazłem, tych takich dużych. Wiadomość? Co za wiadomość?
Drogi Roku, jeszcze raz dziękuję za odkrycie. Co się stało z Teuneor i Orosem? Aha, to ta misja boboczna, którą robiliśmy. Gaz chyba przyzwyczaja się do życia bez nich. Dobrze je. A ja z innymi skaczącymi za zasłonę bawimy się z nimi. Kiedy możemy? Wciąż wrzeszczy, kiedy próbuje zabrać stary plecak Orosa z jego klatki. Słyszałeś kiedyś wrzask bryłkowca? Przeszywa do szpiku kości. Ostatnio bardzo źle się działo, ale z guzem łatwiej mi przez to przebrnąć. Dzięki niemu naprawdę wszyscy się uśmiechają. Jeszcze raz ci dziękuję za uratowanie go. Pozdrawiam, Sloan. Nie ma za co. Musiałem zrobić dla doświadczenia. Za darmo bym tego nie robił. Idziemy dalej. Tutaj dwie skrzynie? Że tutaj? W latarni? Ona nie jest duża. Czekajcie, bo tu może będę mógł w warsztacie wbić? Nie mogę. Jeszcze tylko 50 punktów brakuje. Bardzo mała ilość punktów. Zobaczmy mapkę latarni. Dwie skrzynki tutaj? Tak, dwie skrzynki, przez to jest 0%. Oho, możemy też wziąć misję od Lucanisa. A miałem iść na misję główną. Może pyknę tutaj misję? Tak czy siak ją wezmę. One się gdzieś są schowane, te skrzynki. Idziemy pogadać z Lucanisem, bo teraz to po prostu jak pogadamy z nim, to odbierzemy tą misję. Niekoniecznie musimy ją robić. No to jazda! On jest tu? On jest tu, Lucanisie! Rook, Ilario sent word. He's got intel on Zara. He wants to meet up. Fancy a trip to Treviso? Sounds like fun. No i mamy tą misję w Treviso. Kawa z krukami. Na pewno jak nie w tym odcinku, to w najbliższych. Zobaczymy, co to za misja główna. Gdzie ona jest? Ona jest chyba tutaj, nie? Jasne, że tutaj. Aha, to po kolei, bo ktoś dostał punkty umiejętności, nowy level. No właśnie. Tutaj Belara, nasza koleżanka. Ja u ciebie poszedłem w tutaj poszedłem w ten czas. Tak samo jak u Nef. Ale no wiadomo, mogę tylko dwóch towarzyszy. No dobra, powiedziałem A, to powiem i B. Kiedy efekt przestaje działać, zyskujesz precyzję. Albo wrogowie otrzymują 150 punktów obrażeń od elektryczności, kiedy efekt przestaje działać. No to fajne to. I jeszcze tutaj, kiedy spowolnienie czasu jest aktywne, twoje następne użycie zdolności nie zużyje many, czyli za darmożkę. Czyli dwa razy można tej samej umiejętności, ale to dobre jest. I ciekawe, bo jak rozwijaliśmy inną postać ze zwolnieniem czasu, chyba Nev, to ona nie miała na przykład tego. Krótkie spięcie, nie miała tego. Ale jajca. No dobra. Jeszcze Nef też ma, to nie tutaj, Nef też ma, właśnie, i sprawdźmy Nef, patrzcie na to. Ona ma co innego przy spowolnieniu czasu. No dobra, tak czy siak dodamy. Tutaj towarzysze mogą korzystać ze zdolności podczas działania spowolnienia czasu, a aktywne czasy odnawiania skracają się o 25%, a tutaj efekt spowalniający tej zdolność nasila się. Dobra, wolę to pierwsze i od razu pykniemy to. Czyli kiedy spowolnienie czasu jest aktywne, twoje następne użycie zdolności nie, to jest to samo. Czyli warto nie brać Nef razem z naszą koleżanką Belarą, bo w to samo poszedłem. Będę musiał inaczej troszeczkę mieszać składem. Umiejętności my też mamy. Mam punkcik i nie zawaham się go użyć. Ostatnio gdzieś tutaj dodawałem? Nie, wyżej dodawałem. Tu chyba dodałem. Wychłodzenie, tak, i później dałem to wychłodzenie. Zobaczmy, co nam się tutaj dalej odblokowało. Obrażenia zadawane wrogom przed wpływem zamrożenia, pod wpływem, przepraszam, zamrożenia plus 15%. Ej, to spoko, jakbym Nev zabierał, a chyba będę ją zabierał. Wykonanie, powalenie, to nie. No to jedziemy z odmrożeniem, a mam tylko jeden punkcik, więc wyboru tutaj nie ma. Dlaczego ja mam tutaj... Bo mamy broń, która jest gorsza. Aha, ja ją zdobyłem i nie jest odkliknięte. To jest tylko nieodkliknięte. Idziemy pogadać tutaj z koleżanką. No to jasna.
Dzień dobry. The Shadow Dragons have a hideout in Docktown. We should check in, see if there's news on the Venatori. Already? They work fast. And with that relic case off their hands, they'll work even faster. Meet you in Docktown. Szybka gadka. Mamy iść do doków, to w Treviso mamy poboczną, a w dokach główną. Pójdziemy na... Dopiero co robiliśmy poboczną, to pykniemy główną. Trzeba troszkę mieszać tymi misjami. No to... Cienie... Minratusu. No to świat i jedziemy do doków. To jest... Tak, to jest ta misja główna. Będziemy tu... Uuu, kogo bierzemy? No właśnie. Nef jest wymagana, i tak bym ją wziął. I ty masz spowolnienie czasu i zamrożenie. A ty masz właśnie leczenie i cię wezmę, chociaż ty też masz. Dobra, niech idzie Harding. Widzę, że się w ogóle trzy postacie się jakieś pojawią. One pewnie już będą miały od razu wbite jakieś levele, no bo... No będą jakby nie było gorsze od tych postaci, które teraz mamy. Asher. The Viper. He prefers to be called Asher in private. Said I could tell. To chyba on. Dzień dobry. Trouble in the Unvalanim. Darkspawn. But those tunnels are safe passage for... I know. You've had to close that entrance. We can help. We recently had to deal with Blight. Those Darkspawn have to be destroyed before they get out into the city. If you get through, signal the all clear at the hidden door. Musimy zdobyć informacje. Już zdobyliśmy. Teraz mamy zbadać. Doczyli do wejścia do tuneli doków. My jesteśmy w takim miejscu, w którym chyba jeszcze nie byliśmy. Czy mi się tylko wydaje? Ja nie pamiętam tej kuchni. Nie pamiętam tych schodów. No dobra, ale tutaj nic. Och, ho, ho. Przepraszam. Zawsze to lampa oliwna. Cenny przedmiocik. Tu możemy wejść? Wow, ale czary. Ale czary Mary. Dzień dobry. O, tu może jakiś dobry handelek pójdzie? Smoki cienia. Jakbym sprzedawał. Smoki cienia. Tutaj dla naszej koleżanki broń. No to one są gorsze. No bo ja mam już na trzecim poziomie. Ile mam siana w ogóle? 6300, ładnie. Ładnie, ale... Dobrze, nic nie, tutaj nie kupuję. Ja wolę ulepszać swoje. Chyba, że naprawdę. Wydaje mi się, że na wyższych poziomach to można kupować. Bo tak na niższych poziomach to będzie lipa lipa. Pamiątka. Ej, czekajcie, pamiątka za 500, a pamiątki dają nam, rozumiem, te punkciki, za które możemy wylewelować tam w latarni. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ten taki ala duch. Pamiątki chyba warto kupować. Tysiaka tylko wydam, a tylko albo aż. Biorę te dwie pamiątki. Tak, moc opiekuna. O właśnie, o to mi chodziło, wskoczyło. 50. Stylizacja, to tylko stylizacja. To jest tylko stylizacja. No ale pamiątki to cenny przedmiot. To warto. To muszę kupować. Ja już widziałem wcześniej te pamiątki, tylko wcześniej nie wiedziałem, że wzrasta nam moc opiekuna, nie? Teraz tu jest otwarte przejście. W tej części doków jeszcze nie byliśmy. Wrogowie! Jazda z nimi! Mocny! Sorry, chłopie. O, jeszcze jeden. Ho, ho, ho.
ale został rozwalony. Ej, to jest chyba przejście. Jasne, że jest. Co tam się ukrywa? Musi coś tu być. Czy to było tajemne przejście? Plany. Plany Michaela Scofielda na ucieczkę z więzienia. Nie no, dobra, tu nic nie ma, dziwne. Turbo dziwne, bo to miejsce było ukryte. No. No dobra, jedziemy dalej. Otworzyć tą bramę. It's dark down here, isn't it? Coś tu słychać. I to chyba nie przyjazny głos. Wow, wow, wow. Głośny wybuch. Oj, to trzeba zrobić inaczej. Kostur wziąć. Kostur się zna na rzeczy. Czyli tam sobie odblokowaliśmy? Tak. Jazda. Rozbadajmy te miejsce. Dragon Rats. O, ho, ho. Więcej was nie było? W ogóle to niech czas będzie wolniej leciał. Dla was. No, teraz jak ulepszyliśmy, to mogę użyć znowu umiejętności. To szybciutko poszło. O, ho, ho. Przepraszam, przepraszam. Jeszcze są wrogowie. Chodź tutaj. Ogólnie mam mocny sztylet. Zauważyłem, że sztyletem bardzo dużo zabieram. Jeszcze? A, bo tutaj są te do zniszczenia. Idzie jakiś typ z tarczą. Wow, oż ty, no to jazda z tobą. No nieźle, to było dobre. Tam jeszcze sobie strzelasz. O, o, poczekajcie, poczekajcie, bo nowy pierścioneczek wleciał. Obrażenia od krwawienia. Nie czuję, że rymuje. Wolę dystansowe. Krwawiący. To co, ja teraz będę powodował krwawienie? Zobaczę to. A, bo jest walka, nie mogę zmienić. To nie zobaczę. Leży, bić leżącego. Leżącego się zawsze bije. Czekaj, czekaj, czekaj. Żyćko, tam też, tam powinniśmy się udać. Ale, ale. Oho, ho, ho, ho. Co to? Obrażenia od zdolności 9% więcej. A obrona, ale w sumie, szczerze wam powiem, bo to znaczy tym poziomie. Tylko, że tam mamy jeszcze plus 15 obrażeń z całych punktów. Dobra, to... To wolę ten średni hełm sobie ulepszyć tak naprawdę. Ten nasz, a stać nas na to. Tylko tego nie robiłem. Bo jakoś mega dużo mi jeszcze nie zabierają. No to jedziemy tu. Za mną, dziewczyny. Tylko, o właśnie, tej drabiny mi brakowało. Spuścimy już ją. Wow, tam jest skrzyneczka, patrzcie. Bo tu też była drabina. A ja ślepy. W niebezpiecznym miejscu można było spaść.
Co to? Bo to jest rzadkie. Ogólnie 20. O, i tu już mam odblokowane. 20% obrażeń od zdolności trwających, 25% zachwiania od zdolności trwających. Zdolności trwające. Ja chyba nie używam zdolności trwających, wiecie? Sprawdźmy to. Niech to zniknie, bo teraz nie mogę wejść. Zdolności trwające. Umiejętności. Co to są za zdolności trwające? Pocisk, wybuch, rozumiem. Cios, pocisk, a... O, jest, trwający na przykład jest tutaj. No, ja takich nie używam aktualnie. Używam pocisków, to kontrolę używam, nawet nie wiedziałem, wybuchu. W późniejszym etapie, jak rozwiniemy bardziej postać i będziemy mieli więcej umiejętności, to trzeba jakoś się naprawdę ukierunkować po coś konkretnego i połączyć to ze sprzętem. Żeby to było mega mocne połączenie, a na tym etapie to raczej nie. Odkryte coś. Zdobyto pamiątkę, moc opiekuna znowu do góry. Teraz już na pewno możemy awansować tam. Zrobić ulepszenie. Czekaj. Po kolei. No dobra. Teren zbadany. It's Rook. All clear down here. Nice work. I'll get the door. Jak drzwi się same otworzyły. Widziałem. Magicznymi ręcoma. Dzień dobry. Coś tu jeszcze macie? Lipa lipa, pucha pucha. No dobra. Kulka musi być pod ręką. Someone might have talked about the shop. People spreading rumors, that's easy to handle. But Darkspawn, that's different. Chodź, doniesiemy o ataku. You really saved our skins there, Rook. Those Darkspawn could have destroyed us. It wasn't just Darkspawn. Venatori were there too, and they weren't fighting each other. How is that possible? Darkspawn attack all living things. Darkspawn are blighted. If the gods control the blight, they might control the darkspawn. To bardzo niepokojące. Yeah, I don't like the sound of that. The Venatori could have magic that protects them, or worse, they could be allied somehow. If you're looking for answers about the Venatori, I may have a lead. A warehouse on the other side of the city. Lots of cult activity. And some of them were spotted headed towards a shop. Could be a coincidence. Or it could be something more. It's worth a look. Agreed. Rook? Let's go. Let's go. Do magazynu idziemy, tak? Chyba to. One day you'll move. The Viper, or Asha, I suppose. Is he the leader of the Shadow Dragons? Ma pan jakieś pamiątki? He made his name freeing slaves and supporting their rebellions. Pani, przepraszam. Won't stop until slavery ends in Tevinter. Przepraszam, przepraszam. A pan? On ma do sprzedania hajs? Złoto. A, bo tu płacę... Tu płacę kamyczkami? Jakimiś tam... Uuu, to figurka. A to co to jest? Kawałek metalu. Kawałek metalu. Mogę teraz tutaj uruchomić to? Wcześniej nie mogłem. Teraz działa. W dół. Raz do góry, raz w dół. O, nie mogę się poruszać w windzie. Jestem unieruchomiony. Jestem unieruchomiony. O. Tam nie przejdziemy. Wow, wrogowie! Kurczaki mocni. Chyba ich jest więcej. Chyba jest ich. Nie? Pokonaj Venatori, po prostu mam wrogów pokonać.
Wow. Ten ma kryształ. I tak mnie trafił. Za dużo was. Tak więc spowolnienie czasu i prądy. Elektryczność. Zablokował. Chciał mi kopa zasunąć. Kryształy muszę zniszczyć. Oj, nie z umiejętności. No dobra, poszło. Może jakaś eksplozja? Aha, to się łączy z tym. No dobra. Oj. Oj, nie żyje. Tu beczuszka była, która wybucha. Nie widziałem jej. Mogę to wykorzystać. Let's go. Dalej za ciosem. Tu jest chyba skrzyneczka. W tym miejscu. A my tu w ogóle byliśmy już, tylko teraz było zablokowane. Bo są wrogowie. Oho. Jest i wariacik. Ale go tutaj rozwaliliśmy. To jest niesamowita rzeźnia, gdy się biją. Rzeźnia niesamowita. Tutaj, tutaj. No dobra. Tu jest winda. Tylko, że my tam my byliśmy. Kółeczko zrobiliśmy. Kółeczko. No ale teraz możemy wejść, jak wszystkich wrogów pokonaliśmy. Nie wiem, czy ja tego nie czytałem wcześniej. Venturi, przestańcie zostawiać otwarte wejścia na dach. Robi się przeciąg. Otwarte wejście na dach. To jest podpowiedź, że dachem pewnie tam można wejść. Aha. By znaleźć wejście do magazynu. No to dobra. Czyli dachem. Zaraz to rozkminimy. Nam chyba nawet pokaże dokładnie, gdzie mam iść. Na pewno tu. Na pewno tu. Dzień dobry. Zrobimy sobie to tak. Bez. Nie, wolę czas zatrzymać. To odpuszczę. A to zrobię. Z tym. No, rzeźnia. No, te połączenia, które zrobiliśmy, robi robotę. Skacz tam na dół, chłopaku. Drabina jest dla słabe uszy. Nic tu nie ma? Nic tu nie ma. Łohohoho. Dzień dobry. Dawaj mi to, pierścień obrażeń od zimna. Nie. Ja muszę ulepszyć te swoje pierścienie w sumie, bo pewnie wtedy nam się odblokują nowe możliwości. Jak to mam przejść? Ja chyba zrobię tak, że przed jakimś odcinkiem, jak będę już wiedział, że muszę zupgrade'ować postać, to ja to zrobię wszystko przed odcinkiem, bo to mi pewnie się zejdzie z 20 minut, żeby dobrze porozkminiać.
I wam przedstawię, nie? Co jest, co zrobiłem, co mamy założone i tak dalej. Okej, okay, to nie tu? Przeszukaj magazyn, ale... Szukam. Szukam, patrzę i nie widzę. A, bo tutaj przejście jest. Tu było to przejście. Ło, ho, ho. Spętany furlok. Zacznijmy od czasu. I to do eksplozji. Coś takiego. Muszę najpierw ich zniszczyć. Ktoś tam oberwał. Ej, to było łatwe. To było łatwe. Skrzynka! Na poziomie trzecim. Uhuhu. Obrona o 11 więcej. Obrażenia od zdolności do 5 do góry i obrażeń od detonacji. Wyposaż. Mamy inny hełm teraz. Fajny, podoba mi się. Wizualnie jest spoko. Tu mamy coś. List od Venturi. Komutrze, Lenos. To zaprawdę wielkie szczęście mieć w tobie tak lojalnego przyjaciela. Służ nam dalej, a zostaniesz hojnie nagrodzony ku chwale odrodzenia Tevinteru. This note. Knight Commander Lenos of the Mithras Templars is being paid off by Venturi. Damn it. Damn it. Otwórz drzwi. Okej, trzeba tu coś porozkminiać. Poszukaj dowodów na niższym piętrze. Ja chyba nie znalazłem czegoś. Bo tutaj gdzieś są dowody. To przeczytaliśmy. O, jest coś. Tunele pod miastem. Otwierać mi to. One more way, the Venatori released blight into our tunnels. I'll tell the other shadows. To nie jest wystarczający dowód, rozumiem, bo nic się nie zmieniło. Tu jest coś do przeczytania. Instrukcje rytuału. Elgarnan obdarzył nas starożytną wiedzą. Relikwia daje nam panowanie nad pomiotami za pośrednictwem ich skażonej plagą krwi. Wykorzystujecie ją do niszczenia naszych wrogów w jego imieniu. Dalej następują instrukcje przeprowadzenia magicznego rytuału czerpania mocy z relikwii. The gods gave the Venatori a relic they can use to control Darkspawn. To wystarczająca informacja? Chyba nie. Kurczaki, przecież wszystko sprawdziłem. Nie, jakie wszystko, tu też coś jest. Ostrzeżenie. Obserwują nas smoki cienia. Nie pozwólcie im się zbliżyć. Dokładna lokalizacja ich kryjówki jest nieznana, ale korzystają z katakumb. Wyślijcie pomioty, żeby się do nich dobrały. This explains the darkspawn we keep finding in the catacombs. At least they don't know where the shadow dragons are. Exactly. To już wszystkie poszlaki. A, i otworzyły się drzwi, dobra. Rook, I thought I'd see if you needed help. Porozmawiać ze żmiją. Did you find anything in there? The risen gods taught the Venatori how to control Darkspawn. Explains why the hideout was attacked. We found documents from the Knight Commander. I knew he was crooked. I didn't think he was actually a Venatori. Let's head back to the shop. We'll discuss things there. Powrót do sklepu. Chyba koniec misji głównej.
We managed to catch the stragglers fleeing the warehouse. They'll think twice before coming back here. What else did you find? The Venatori serve Elgenarn and Ghilanane like we thought. They gave the cult control over Darkspawn. Great. Sounds like the Venatori are going to be even more trouble. Przychodzę pomóc. Is there something I can do? The risen gods are my responsibility too. How do we know we can even trust you? You're not from here. You don't know Minrathus like we do. And we know as little about you as we do these risen gods you unleashed. Now, now, what is it they say? The enemy of my enemy is my friend. The cult has its hooks deep in the city. Venatori backers sit in the Magisterium chambers, and now they wield power given to them by the gods. We'll have to get along if there's any chance of surviving this. May, what are you doing here? You promised you'd lay low. Tried it, didn't much care for it. Cześć, nazywam się Rock. Nice to meet you. I'm Rock. There's trouble in Minrathus, Venatori, and Risen Gods. Rook's helping us with it. Mavaris is one of the Shadow Dragon leaders. Mavaris Talani, formerly Magister Mavaris Talani, at your service. Wait, formerly? My enemies conspired to have my Magisterium seat stripped from me. We can talk about it later, if you want. My concerns feel petty when stacked against Risen Gods. The Shadow Dragons have a lot to discuss, but you, Rook, are expected at the Swan. Me? The Cobbled Swan, why? The First Warden is here to speak with you. The First Warden? Let's hope we actually get some help with the Blight. Come back when you can. I think we'll need your help again. Nara. Ile doświadczenia? Zadanie ukończone, a doświadczenia dostajemy 3750, chyba level będzie, i siła smoki cienia plus 400. Nowe zadanie główne, tak jest, poziomek. Odblokowano nowy poziom do eksploracji Doki. Dostępny jest nowy poziom do eksploracji. Powróć do tej lokacji na mapie świata lub poprzez Eluvian Rozdro, żeby odkrywać i wypełniać dodatkowe misje. Poziomek 15, ale nawet pewnie będziemy blisko 16, no w połowie drogi, bo dużo tego doświadczenia tu dostaliśmy. 2 punkty umiejętności. Jakoś tutaj poleciałem. A powinienem iść w tą stronę, a już jest 15 poziom. No powiedzieliśmy A, to powiem B. Pewnie później będzie można zresetować te punkty. Tak mi się wydaje. To nas dzieli przed tym, ale tu jest wymagany poziom 20, więc jeszcze nie teraz. Zobaczmy, co my tu mamy. Nowa umiejętność to jest obszarowe kontrola. To ja wolę na pociski, jeszcze takiej umiejętności nie chcę. W co my sobie pójdziemy? Tutaj co jest? Idealne rzucenie. Przytrzymaj X lub Y, po czym pójść przy maksymalnym naładowaniu. Puszczenie ataku ładowanego w chwili, w której osiąga maksymalne naładowanie, zwiększa zadawane przez niego obrażenia o 50%. Chciałbym zacząć szczegóły. O, dodałem. Szczegóły teraz zobaczę. Dobra. Mamy idealne rzucenie. Przytrzymaj Y, po czym pójść przy maksymalnym naładowaniu. Zaraz to sprawdzę na surowo. A. Pyk. I tutaj mamy zachwianie od zdolności 20%. Sprawdziłbym to. Nie wiem, czy w tym miejscu będę mógł. To mieliśmy, nie? O, tu ładuje. A.
Ładuję to kosturem. Zabieram manę. I tam było pójść przy maksymalnym naładowaniu. Puściłem i nic się nie dzieje. Dobra, będę musiał to porozkminiać. A teraz udamy się na mapkę i dostaliśmy ostatnio misję od koleżki naszego Lucanisa. Kawa z krukami. Treviso, śledź. Bo myślę, że sobie będziemy tak zmieniać. Raz misja główna, raz misja poboczna. A tak się składa, że on jest tutaj? Że jestem w dokach, a nie w Treviso. A, bo to mogło być do teleportu. Tak, tak, tak. On jest w Treviso normalnie. To podróżujemy tam. Jasne, że tak. Słuchać kruki. Tylko on jest chyba w tym miejscu. Nie, on jest dalej. On jest. Mamy tutaj teleporcik. Szybka podróż jest. No i świetnie, będziemy obok niego. Wiemy, od czego zaczynamy następny odcineczek. Od misji Kawa z krukami. Standardowo dam wam monetę pod koniec odcineczka. Ja się żegnam, trzymajcie się, siema.